tym roku Martę Żmudę-Trzebiatowską, 35 lat. Czeka życiowa rewolucja. Czy aktorka i jej mąż podołają? Koleżanki Marty z teatru podziwiają jej przystojnego męża. Przyznała, że krążące od pewnego czasu pogłoski o jej ciąży są prawdziwe. Szczęśliwa Marta Żmuda-Trzebiatowska podziękowała fanom, którzy gratulowali jej radosnej nowiny. Reklama. Nie mam w zwyczaju komentowania plotek. Nie sposób przejść jednak obojętnie obok tylu ciepłych słów i komentarzy, które kierujecie w naszą stronę, napisała aktorka na Instagramie. Drugie dziecko gwiazdy i aktora Kamila Kuli, 30 lat, ma przyjść na świat późną wiosną. Para ma już dwuletniego synka Bruna, który nie może doczekać się rodzeństwa. Marta i Kamil spodziewają się córeczki, zdradza Świat i Ludzie osoba zaprzyjaźniona z aktorką. Ciąża to nie choroba, twierdzi Marta i wciąż jest aktywna zawodowo. Niedawno pojawiła się w TVP w porannym pytaniu na śniadanie, żeby zareklamować nowy sezon Blondynki, tym serialu gra tytułową rolę. Wyglądała olśniewająco, tryskała radością i energią. Widać było, że błogosławiony stan jej służy. Osoby z otoczenia aktorki zapewniają, że czuje się bardzo dobrze i chce żyć aktywnie. Jej grafik dnia jest ciągle napięty, ale potrafi pogodzić zmiany w życiu prywatnym z zawodowymi obowiązkami. Przykładnie pojawia się na próbach w swoim macierzystym teatrze Kwadrat. Nie zamierza zwalniać tempa. Chciałaby pracować tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Jest jedną z największych gwiazd tego teatru, jej nazwisko przyciąga publiczność. Gra duże role w kilku spektaklach, tylko w styczniu występuje w Kłamstewkach, Wrócę przed północą i Czego nie widać. W dodatku w dwóch pierwszych gra na zmianę z Katarzy Glinką, 42 lat, która także spodziewa się drugiego dziecka. Na razie nie słychać, żeby Marta poprosiła w teatrze o zastępstwa, zdradza Świat i Ludzie osoba z teatru Kwadrat. Miło popatrzeć, jak Marta cieszy się rosnącym brzuszkiem i prawidłowo rozwijającą się ciążą, dodaje. Model rodziny 2+2, o takim właśnie marzyła. Nie chciała, żeby Bruno pozostał jednakiem. Sama ma młodszego o 5 lat brata Mariusza, który w kilku trudnych życiowych momentach okazywał się jej najlepszym przyjacielem. Mąż aktorki, Kamil Kula, też stara się być wzorowym bratem dla swojej młodszej siostry Claudii. Marta z dumą opowiada, że mąż jest doskonałym ojcem. Z opieką nad Brunem radzi sobie równie dobrze jak ona. Umie zorganizować synkowi czas, zabiera go na spacery, wymyśla różne zabawy, wieczorem układa do snu. Mam ogromne szczęście, mówią mi inne kobiety. Z mężem dzielimy się opieką nad synkiem pół na pół, wstajemy porówno do niego, chwali męża aktorka. Wkrótce przed nimi życiowa rewolucja. Rodzina jest na nią gotowa. Przy dwójce pociech tych obowiązków, ale również radości, będzie jeszcze więcej. Już nie mogą się doczekać. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.